witam wszystkich na kolejnym filmiku. Dziś pokażę wam moje tu 3-tygodniowe kurki Rosy 6 brachm i sileczkę. Sileczka sobie tutaj walczy o ziemniaka z rosami. I tak też jest. No, posprzątaj mi dzisiaj. Jak były na dworze w tym wybiegu takim, to miałem tutaj możliwość posprzątania. Nadal rozsypują karmę, co mi się bardzo nie podoba, ale nic nie poradzę. Tutaj ładny model. Opłeć jeszcze ciężko, chociaż już u niektórych widać, u tych kogutów, które mają takie grzebienie większe, że który to kogut, która kulka. Są dwie brachmy ciemne. Podobają mi się. Są też jasne. Na przykład tutaj. Pewnie będą jakiś miks kolorów, bo na pewno nie jakieś taka odmiana barwna, taka konkretna. O. Dam wam buziaka. Ewidentnie was lubi. Mają 3 tygodnie. Myślę, że dobrze się trzymają. Tutaj muszę zabrać, bo się zaraz udławi skórką od ziemniaka. Zamiast ziemniaki to jedzą te skórki. Czasami jak nie wyciągnę jakiegoś dużego kawałka, to się boję, że mogą się zadławić. Były na dworze, ale zaczął padać deszcz, więc musiałem je schować. No tutaj jest ciekawa, fajna maturka. Końcówki takie białe. Nie, ciekawe. Fajnie było, jakby jej do końca życia takie coś zostało. Albo mu. Sileczka. O, tutaj chyba właśnie będzie skogut. Ten jeden. Ta rosa, bo już widać. Tutaj mi żaden nie padł. Biegunkę miały dwie, ale jak dostały tą kawę, to... No... Wyleczyły się. Z nowości mogę jeszcze powiedzieć, że na dniach powinno mi się kruć gęsi pod moją brachmą, tą rudą. Bo już dzisiaj mija dokładnie 28 dzień. Ja tam czytałem, że od 28 do 34 mogą się kruć, więc to pewnie zależy od rasy. A ja nawet nie wiem, jakie mam. Dowiem się, jak już urosną. Jeszcze z nowości jest takie, że jedna sirka, co miała 5 kwok... Sirka, co miała 5 silek, już je zostawiła, już nie jest kwoką, więc te silki przeniosłem do tych moich większych kur i w sumie nie widać różnicy, ciężko odróżnić, które to jest które. No właśnie przejdę tam, to wam je pokażę. Tu są one. Już ładnie obrosły. Tutaj u lekkonych już też widać, na przykład, że to będzie kogut. Też was, też was lubi. O, tu jest moja brachma. Nogi to ma elegancko wrośnięte. Tu jest miksik. Ale ma fajne kolory. To na nie będzie widać, ale on tak opalizuje na taki fioletowy trochę. No tu już ładnie wskoczył sobie jeden. Tam w środku mi też podprzątałem, ale na dzień im gaszę światło, bo już raczej nie potrzebuję ogrzewania. Tu jest jedna kurka. O, tutaj ta sirka z chorym krzywym działem daje sobie radę. Ja nie wiem, jak ona je i tak dalej, ale daje radę. Sileczka biała. Mam nadzieję, że to będzie kurka. Ogólnie silki białe mam 3 i chciałbym, żeby to były kurki, bo planuję sobie kupić koguta białego, gołoszyjkę, silki i wtedy bym miał fajne statko tych silek. A zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli się okaże, to będą 3 koguty. O, tutaj jest kogut. Wnioski. Jajek, znaczy od jajek od moich rodziców. Jakaś sileczka, tutaj inna sileczka. Głaskać się raczej nie dają, ale bać się też nie boją. Tutaj mają karmę, ale tutaj też strasznie dużo rozsypują, więc na razie nie dostaną, muszą wydziobać. Po jajku mają na cegłach, żeby nie brudzić i żeby im się łatwiej piło. Na zewnątrz trochę też ich jest. Na razie tutaj siedzą, bo nie wypuszczam ich, bo niech sobie pies pochodzi. Bo no pies mi ostatnio zagryzł i nie chce, żeby mi dalej zagryzał. Więc psa zamykam, wypuszczam kury i wtedy jest dobrze.
A ta brachma mi się bardzo podoba. Nogi ma bardzo dokładnie zarośnięte. Nie wiem, co tu w sumie jeszcze więcej powiedzieć. Chciałem wam pokazać, jak im się trochę urosło. I powiedzieć wam właśnie o tej silce i o gęsiach, że niedługo będą. W inkubatorze mam teraz jajka indyków, 25 sztuk zalężonych i trochę silek i brachm. Powinny się kluć we wtorek, nie w ten najbliższy, tylko za tydzień, więc też około 10 dni. Też pewnie jakiś film nagram, jak się wszystkie wyklują. Teraz filmów nie nagrywałem, bo matury miałem, więc trochę się uczyłem. No to chyba będzie tyle w tym filmiku. Do następnego.